Dzień dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. I słuchajcie, pamiętacie, jak wspominałem, że w patchu najnowszym dodali armię, które widać na mapie świata, więc w tym momencie widzimy armię nasze poruszające się w ten sposób, są już dodane do mapy świata, więc ten patch już jest live, już istnieje. Moi drodzy, mam 555 influenc. Ja sobie tutaj tylko przebiegłem oddać jeńców, sprawdzałem, czy wszystko działa. Wszystko działa, wznowiłem nagrywanie. Tutaj pokonałem jeszcze poza nagraniem jednego lorda. Natomiast jedziemy. Mamy 555 influence, więc już w tym momencie moglibyśmy przejąć jedno z miast. Mój plan jest taki, znaczy moglibyśmy próbować przejąć jedno z miast. Mój plan jest taki, żeby przejść na przykład Oddoch albo Akkalat, bo zarówno żadne z tych miast nie należy do rządzących. Jak zobaczycie, nie jestem w stanie przejmować na przykład miast, które należą do rządzącego. Więc takie Akkalat i... zaraz wam to pokażę. Znowu mnie Akkalat. Akkalat. Dobrze, Akkalat mógłbym przejąć, ale jest 16%. Ogólnie jak to zaproponuję, to będzie nowe głosowanie. I chyba 500 influence będzie za mało. Jakby mogę zdjąć kogoś, ale żebym ja wygrał głosowanie, kto to dostanie, to jeszcze chyba się nie uda. Wydaje mi się, że warunkiem, żebyśmy próbowali w ogóle, bo szkoda mi stracić ten influence, żebym próbował, będzie zebranie klan tieru 5. Musiałbym być klanem tieru 5, więc jeszcze troszeczkę musimy zdobyć. Miałem komunikat, że jeden z mniejszych klanów został zniszczony całkowicie, ale nie wiem, jaki to jest klan, moi drodzy. Nie wiem, jaki 48, 1, dobra, nie wiem, jaki to jest klan. Szkoda, bo chętnie bym się dowiedział. W każdym razie, który z klanów został zniszczony? Naprawdę? Nie trafiłem? Szkoda. Czy on się odwróci teraz na mnie? Nie. Och, szkoda. Znowu nie trafiłem. Dobra, nasi tu wjeżdżają. Teraz ja... coś nie wychodzi. Okej, dostał. Dostał kolejny. Okej. Koniec bitwy. Szybko ich roznieśliśmy. Patrzcie, ilu nas tutaj jest. To jest potęga klanu Kuruntai. Będziemy najpotężniejszym klanem Kuzaitów. A być może zawołujemy całą Kaladrią. Taki jest plan właściwie. Taki jest plan. Dobra, zerknijmy teraz tylko na nasze wojsko. Awansujmy, kogo się da. Okej. W porządku, jeńców zdobyliśmy, lecimy dalej. I teraz tak. Tutaj mamy 48 wolontariuszy, 24 woodrunnerów, dobra, z tymi wygramy. Tutaj natomiast jest ich sporo, ale wiecie co? Próbowałbym. Czy jest ktoś niedaleko nas? Za 10 godzin będzie Owagos. Poczekajmy na Owagosa. Anat. Albo Anat. Dystans. Widzę, że Anata nie jestem w stanie wziąć. Dobra, zaatakujmy ich. Po prostu zaatakujmy ich. Będziemy walczyć wszyscy razem. To jest król. To jest król. Także 256 na 290... 4, czyli właściwie 250 na 300. Jak tylko poradzimy sobie z tymi, polecimy pomóc tutaj sojusznikowi. Atakujmy. Atakujmy, walczymy z samym królem Battani. I wydaje mi się, że król może mieć dość... Wow. A się doczytywały jednostki, te tekstury jakoś tak dziwnie. Dobra. Uczników tutaj ustawmy. Oczywiście face enemy. Tutaj i konni tutaj. Koni za mną. Łucznicy, podejdźcie tutaj. Oczywiście podejdźcie tu. Piechota, podejdźcie tu. Poprowadzimy ich do zwycięstwa. Konni tutaj.
Natomiast my podjedziemy troszeczkę bardziej. Będzie zmasowany atak. Staramy się ich wystrzelać. Chodźcie. Przejdziemy obok. Trafiam. Jedźmy, jedźmy, jedźmy na tył. Na tył wroga. Coś takiego zróbmy. Tylko jakiś tutaj się przy... Dobra, moi konni niech biegają i strzelają. Moja piechota ruszy do ataku. Moja kawaleria ruszy do ataku. Dobra. Ops, 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 ops. O, uważajcie. Oberwał. Dobra, tych rozgonimy. Strzelacie, strzelacie. Ucieknijcie, łucznicy, ucieknijcie. Nie, dobra, wystarczy. Stójcie tu. Dobra, łucznicy, strzelajcie. Moi konni biegają, łucznicy do ataku. Ups! Ktoś mnie tu rzucił. Ruszyli do ataku moi łucznicy. Też? Świetnie. Wybiliśmy przeciwników. I są w potrzasku teraz, nie wiedzą co robić, w którą stronę się odwrócić. Patrzcie. Dobra. Gdzieś tam trafiam, ale tak nawet nie celuję. Strzelam po prostu, gdzie jest dużo przeciwników. Proszę. Kolejny. No i są rozgonieni. To już są ostatki. Armia Króla Battani została rozgoniona. Okej. Okay. Nasze straty. No, straciliśmy troszeczkę, ale walczyliśmy z samym królem. Świetnie. Udało się go pokonać. O to chodziło. Kaladok, jesteś moim jeńcem. 57 jeńców mamy kolejnych. Tutaj nasi awansowali. Co zrobimy? Wywalmy volunteer. Weźmy wszystkich i teraz tak. Turgian Woodsman wywalamy. Clan Warrior wywalamy. Trained Warrior wywalamy. Picked Warrior wywalamy. Woodrunner wywalamy. Watchmen wywalamy, Mercenary Guard zostawmy, Imperialni Rekruci wywalamy. Jeszcze 12. Turgian Rekrut wywalamy. 6. Mercenary Guard zostawmy. O, dobra. I mamy. Świetnie. 63 jeńców niestety puszczamy wolno, ale zobaczcie. Zobaczcie, jak to fajnie wyszło. Teraz pomóżmy naszym. Pomóżmy tutaj Anatowi. Idealnie. Długo się wczytują po tym patchu walki. W sensie dłużej niż zwykle. To nie jest jakaś tam ogromna różnica, bo to jest jakieś tam 10 sekund, ale wciąż. Nie wiadomo o co chodzi. Wszyscy moi do mnie. Łuczników chcę mieć tutaj. Moja piechota do przodu. Moja kawaleria tutaj. Moi łucznicy konni za mną. Dobra, ja biorę moich konnych. Jedziemy w ich jeźdźców.
A, chciałem trochę uważać bardziej. Moi konni możecie atakować. Moi jeźdźcy możecie atakować. Łucznicy stali się na wzgórzu. Też już atakujcie. Dobra. Zabity. Kolejny battalion scout teraz. Do lasu pobiegli, ale nasi łucznicy tam też dają radę. Tu jeszcze jakiś konny, chcę go złapać. Ajajaj, nie wiedziałem, za którym w końcu pobiec. Był mój błąd. Dostał. Dostał. Ajajaj, śmignął. Teraz tego, dobra, ten spadł z konia. I ten też nie żyje. Okej, no i wybici. Czysty. Czysty pokonani, świetnie. Jakiś dwóch tam gdzieś biega. Jeden. No złapcie go. Dobra, mamy to. Zwycięstwo. Ja nie straciłem nikogo. Nazywam się Kuruntaj. Jesteś moim mieńcem. Ty, no akurat nie ty, bo... Okej. Okay. Biorę wojsko. Mając tyle wojska teraz, dodatkowego, jestem w stanie wziąć kolejnych ludzi. Trzeba kupić więcej koni. No tak, jestem w stanie dorzucić 10 jeńców. I jeszcze mogę dorzucić jednego. Dobra. Świetna sprawa. No tak, mam 400 tysięcy. Wydawało mi się, że mam więcej. A nie, nie, nie miałem więcej. 555 to było influence. Już mam 570. Jedziemy teraz do tego miasta, bo w tamtym już nie było kasy. Muszę posprzedawać to, co mam. Kupić troszeczkę koni, jeśli będą. Wracamy na wojnę. Niech 70 za mną idzie. Niech już za mną biegnie. Niech już za mną biegną. Idziemy do twierdzy. Go to dungeon. Jeńców tutaj wrzućmy. Proszę bardzo. O, dostali wrogery teraz nasze skille. O, ten nie opuścił. Proszę. Nie wiedziałem, że oni mogą tak sobie opuszczać. Fajnie, że to dodali. Że nie będą jak głupki biec. Tylko coś tam się dzieje, to... Okej, okay, to jest dla mnie bardzo spoko. 24 tysiące, czyli jeszcze 20 tysięcy tutaj. 6 tysięcy mi zostało. Dajcie mi te konie. Ja wam dam te wszystkie siodła, bo tego nie potrzebuję. 7 tysięcy jeszcze macie. Winie. Owce, krowy, glinę, macie mięso, to poproszę, masło też, winogrona też, oliwki też i ryby. Dobra, dalej 14 tysięcy i tak dostałem. Zerknijmy, czy są tu jakieś fajne bronie nowe. Lanca teoretycznie jest dłuższa niż moja. Wrażenie mam mniejsze, więc chyba... Ale to i tak zabija. Kurczę, zastanawiam się. Zastanawiam się, czy nie użyć takiej lancy. Wiecie co? Spróbujemy taką lancą. Spróbujmy. Natomiast teraz tak. Wszystko oprócz tej mojej lancy. Rzućmy tu. 9300. Może być. Może być. To tam 300 zł to nic. Nic takiego. I co? Wracamy do bitwy. Wracamy do bitwy. 574. Teraz plus 1 mam. 1,22 tak naprawdę. Okej. Okay. Leśni ludzie są. No to łapiemy was. Tych leśnych ludzi już tyle razy rozwaliliśmy.
Dobra, to już to są takie jak lutersi w pierwszym etapie gry. I da się na nich zginąć, ale ogólnie easy. No, powiem wam, że jest długa, ale nie mogę jej używać. A, nie można jej używać, tylko tak. Nie mogę jej... szkoda. To chyba wrócę do tej swojej, bo tylko jest pchnięcie tutaj, tego co widzę. Tak, nie mogę jej używać jako typowej drzewcowej broni. Och, konia bym stracił. Ale trochę ich rozproszyłem. Swoją drogą, wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się, wycofajcie się. Szkoda, żebym was potracił, no właśnie. Teraz uderzcie w nich jeszcze raz. I jeszcze raz. Ups. Wszyscy się poddali od razu. Muszę się nauczyć nią walczyć, ale nie, wrócę do swojej starszej. Ops. Dobra. Tamta była lepsza. Znaczy, może nie lepsza. Lepiej mi się nią walczyło. Zresztą to jest na przykład spoko, ale wolę jednak biec z tych konnych tak fajnie. Dziabnąć. Dobra. Trochę ich pozabijałem. Wszyscy? Wszyscy. Żadnych strat. Dwóch rannych tylko. Jeńców. No weźmy tych lutersów do wojsk swoich. Niech po prostu posłużą troszeczkę. Każdy luters w armii to... zmiana. Każdy luters w armii to może... jednego jeńca więcej mogę mieć, nie? Była ta. Eastern Nobu, to jest to. Okej. Okay. Gonimy kolejnych leśnych ludzi. Uciekniecie. Oddaj się. Muszę wysłać wojsko. Mogą mi tu poginąć trochę. Bo jestem ranny. Nie, nie poginęli. Oko wyszło, jesteś moim jeńcem. Kolejnych 16 jeńców. 37 mam teraz. Influence wzrósł. 582. 93. Czy wy chcecie najechać tę wioskę? Chcecie. Podpisać pokój z Landią. Dajmy na tak, żeby był ten pokój. Okej. Okay. O, po 50. Podpiszemy ten pokój, zniszczymy Badstanie. Idealnie. Myślimy wojsko. Okej. Okay. Nie było najgorzej. 22 jeńców. Mogę wziąć tylu? Mogę wziąć. Jeszcze 10 by się mieściło. 440 tysięcy. Dobra, jedźmy tu. Oni już powinni mieć tutaj pieniądze. Kilka dni minęło. O, to jakaś duża armia jedzie. Zaraz trzeba będzie się z nią zmierzyć. Jedźmy do miasta. Nasi wymienią też jeńców. To dwa w leadership już mam. O, wzięli jeńców, wzięli rekrutów. Wrzućmy też tu jeńców. 583. Jeżeli chodzi o rekrutów, wszystko wzięliście z tawerny, mogę wziąć innego imperialnego tradera. Na razie mam taką mieszankę, mówię. Nie przejmuję się tym, że mam mieszankę armii. Zapomniałem sprzedać, więc zaraz wrócimy. Trzon mojej armii jest kuzaitów, a później wiadomo, 4000. Przychód z moich wojsk. Taki mam. Trade, właśnie, trade. Dużo walczymy, dlatego ten przychód też jest tak duży. Okej. Okay. 5000. Na luzie. Konie macie, nie macie koni.
451 tysięcy. Zobaczmy, kto tutaj idzie. Jakiś Nevin jest. Nevina moglibyśmy zaatakować. Zaatakujmy go. Wiecie co? Nevina zaatakujemy na quicku, bo zaraz mnie czeka tutaj walka 600 wrogów. Tu jest 700 właściwie. A ja mam mało zdrowia. Więc ja sobie odpocznę jeszcze. Dzięki temu nasza armia też szybciej awansuje. 11 ludzi wzięliśmy kolejnych. Kolejni Batlańczycy. Świetnie. Pojedźmy oddać tych ludzi jeszcze, których wziąłem. 312 już teraz mamy. Zatwierdzę go tu dungeon. Donate prisoners, proszę. 591. Czy tu są już jakieś pieniądze? Dziesiaczek. Proszę, reszta dla was. Reszty nie trzeba. Gdzie to? Widzę, że były spadki klatek. Tylko nie wiem kiedy teraz, moi drodzy. Nie wiem kiedy, czy to będzie na... Widzicie? Coś zrobili z tym patchem. Dłużej się gra wczytuje. Ja te save'y, spójrzcie na to. W sensie tutaj jak dam... To jest... A, dałem... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tym save'em. Chciałem wam tak pokazać. Save as może, patrzcie. Wszystko jest jako native tutaj. Wszystko. Więc... Nie wiem, co tu się wydarzyło. Zobaczymy. Złapmy ich. Chcecie najechać naszą wioskę? Nigdy w życiu. Nigdy wam na to nie pozwolimy. Okej. Okay. Pomożemy waszorkiemu. Zaatakujmy. I zobaczmy, jak będzie teraz. Z tym... Ja wejdę na ten monitor. Wyłączę sobie komunikat. Wyczyśćmy. Ile były te spadki klatek rzeczywiście. I zobaczmy teraz. Spadki klatek będą. Wszyscy do ataku. Bardzo możliwe, że problemy, moi drodzy, znowu wróciły. Bardzo bym nie chciał. No i zobaczymy. Wszystkich wysłałem do ataku. Tak. Idą. Może oprócz tych konnych. Kawaleria niech pójdzie za mną na razie. My wjedziemy im w plecy. Chyba na razie jest w porządku. Opuszczam. O, jest... No co wy... Nie. 4, 3... Wow. Czemu nie ma? Usunęli. Widzicie? Usunęli mgłę wojny. Ja nie widzę, że opuszczam arenę. Dobra, teraz do ataku. Chciałem wjechać w plecy i dlatego chciałem na tej górce zawrócić sobie. Ale no, dobra. Atak. Dostałem punkt w pole army. Chyba jest w porządku. Tam nie wiem, dlaczego te spadki były. Jakieś... Przez chwilę. Dobra. O! Coś dziwnego. Nie widziałem tych strzał nawet. Poginęli. Okej. Okay. Okej. Okay. Ten... No nie wyszło ci. Nie wyszło ci. Tutaj sobie poprawiliśmy z nimi relacje. Jesteś za to moim jeńcem. Oj, Batstania mocno obrywa. W tej wojnie. Wróćmy, oddamy jeńców i lecimy dalej. Akrum, armia Akruma idzie 500 ludzi prowadzić, czyli tam będzie duża bitwa. Jakiś Besak się przedarł. Do tawerny, nie. Do twierdzy, dungeon, prisoners. 597. Raid. 1700 len, 2000 dla mnie, świetnie, 2200 dokładnie, 460 tysięcy mamy. Okej. Okay. Egai, Taldur, my walczymy. Mesui, pomóżmy Mesui. Okej, okay. Pomóżmy Mesui, tutaj wyślemy ludzi, bo nie chcę. I tak straciliśmy kilku. Okej. Okay. Jesteśmy swój. Pomogliśmy. Relacja z Kegritami wzrosła do 95. Niedługo będzie mówiłem max, bo chyba stuwa jest max. Nie można być więcej. Mi się wydaje. Karawana. Może za karawaną się teraz nie będę... O. Tutaj Wlandia.
zbiera, żeby... jedziecie bronić Omor. A, bo to my oblegamy Omor. To my jedziemy za nimi. Wiecie co? Mam plan. 70 rekrutów. Próbujemy ich zaatakować. Moi drodzy, dawno nie było dużej bitwy. A wydaje mi się, że na chwałę Kegritów zrobimy to. Oczywiście, że wezmę tutaj pezant. Zawsze to jakiś. Zaatakujmy. Zaatakujmy ich. Jestem Kuruntaj. Milicja. Kurczę, ja będę walczył przy wiosce. I to jest problem. Jeżeli ja będę walczył w wiosce, oni mnie rozniosą. Ja nie będę mógł manewrować wojskami. Cholera. Cholera. Do tyłu. Infantry! Move! Forward! Move! 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 Archers! Face enemy. Kurde. I to jest w tej grze straszne. Z drugiej strony może to my ich rozwalimy. Bo jednak nasi łucznicy strzelać będą, prawda? Wszyscy do ataku. Patrzcie, bo to jest... masakra jakaś tu się dzieje. Okej. No to był jakiś lord, którego teraz pokonałem. Dobra, nikt do mnie nie strzela na szczęście. Zaraz dostanę strzałą. Muszę uważać. O ty. Dostał ktoś. Jezu, jak się gra ścina. W sensie doczytują się ciągle nowe jednostki. Idzie po równi. Ale obawiam się, że może to być źle. Jeżeli na przykład zginę. Wiecie co? Będę jeździł. Pomysł. O, udało ci się przejść, udało. Dobra. Wygrywamy to. Dostał. Dostał w headshota. Leży kolejny. Leży kolejny. Ups, ty do mnie strzelasz? Tak, ty do mnie strzelałeś. No ciekawe. To jest bitwa po prostu. Ups, 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 ups. Muszę uważać. Uważać, bardzo uważać. Dobra. Okej, widzę tutaj. Oberwał. Jest bardzo even. Naprawdę bardzo równo to idzie. Dostał. Dlatego moje trafianie tutaj może mieć znaczenie teraz. Oh no! Ktoś do mnie podszedł. Wycofaj się. Wycofajmy się. Ojej, ojej, ojej. Moi drodzy...
Nie chciałem walczyć w tym miejscu. Wiecie co? Mam ten zapis. Ja go wczytam. Czytam ten zapis, który przed chwilą zrobiłem. 6 minut temu. Ja ich jeszcze raz zaatakuję, ale nie w takim tym. Jeszcze raz ich zaatakuję. Przepraszam was za to, ale nie sądziłem, że to połączy to z wioską. Okej, czyli tutaj to... W momencie chyba podpisania pokoju to jest... Tak, a jak tutaj rozwaliliśmy tych ludzi, teraz wzięliśmy to i pojedziemy za tą wielką armią. Tak, dobra. Tu jeszcze jednych rozwalimy po drodze. Tego Besaga całego chyba, tak? Tak. Przepraszam was za to. No to jest takie rzeczy... Mogłem się tego spodziewać, bo już parę razy mi się to zdarzyło. Parę razy przez to przegrałem, ale... Nie sądziłem, że tak... Tak, czy ja sobie sprzedałem tą swoją lancę? Nie, jest moja, dobra. Okej. Okay. Jedźmy. Jedźmy dalej, złapmy ich. Ominę nawet ich, tą setkę, którą chyba najeżdża na moją wioskę, to może jednak nie ominę. Nie, nie najeżdża. Dobrze. To jest karawana, którą też mijaliśmy. Którą przez chwilę goniłem. Jest ta armia Wyldur. Rozwalili tutaj moich. Jest 625. Trzeba ich złapać przed wioską. Czyli za wioską. Tak, za wioską. Tam nasi walczą ostro. Teraz tak, pytanie. Lecieć tutaj pomóc naszym, czy zawalczyć z tymi? Wiecie co? Odetniemy posiłki. My odetniemy posiłki. Jeśli się uda, to pomożemy tamtym. Każdy z nas musi zabić przynajmniej dwie osoby. Każdy z naszych żołnierzy. No dobra. Wszyscy tutaj. O, idealnie. Piechota tu. Kawaleria, znaczy kawaleria. Łucznicy na górę, łucznicy na górę. Piechota tu. Konni. Na tą stronę. Łucznicy, konni. Za mną. Okej, sprowokujemy wrogów. Oni mają tylko 35 łuczników. A my sprowokujemy wrogów, żeby weszli w to pole. My mamy 55 łuczników. Teraz jest naszych 200 i 400 w tym momencie. Pobiegniemy w lewo. Ciągniemy ich też od kawalerii. W tym momencie pierwszy rząd zaczyna strzelać. Dobra. Strzelamy. Jana dostała punkt w jeździectwie. Biegną na nas. Łucznicy z góry strzelają? Tak, część już strzela. Biegniemy, 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 biegniemy. Nie przejmujemy się nimi, nie wbijamy się w walkę. Biegniemy na tyły wroga. Biegniemy na tyły wroga. Horsemana nie ma. Do ataku. Piechota, do ataku. Kawaleria, do ataku. Czy moja kawaleria pobiegła? Pobiegła. Łucznicy strzelają, strzelają. Mamy to. Utmeni, cofnąć się. Kawaleria, wrócić. Łucznicy za mną.
piechota do ataku. Łucznicy konni tam. Łucznicy strzelają, jeszcze trochę strzelają. Możecie iść do ataku. Możecie iść do ataku, żeby zebrać strzały. Łucznicy konni do ataku. Piechota stać w miejscu. Piechota stać w miejscu. Face to enemy. Zabiłem swojego. Widzę, że już teraz zmienili przynajmniej w tym patchu. Widzę, który jest swój, który nie. Dobra. Dobra. Łucznicy na górę. Powrotem na górę, na górę, na górę. Łucznicy konni, wróćcie. Wróćcie na swoje miejsce. Łucznicy konni, jedziemy tam. Jedziemy całkowicie na bok. Za mną. Dobra. Teraz do ataku. Wszyscy do ataku. Teraz możemy ich niszczyć. Już wszyscy do ataku. Już raczej kolejne posiłki będą. Jak przyjdą, to bardzo małe. Dobra. Dobra, Vanguarda zabiłem też. Dobrze. I rozgromiliśmy ich armię. Koniec. Teraz to już jest kwestia czasu. Gdzieś tam jeszcze się ci bronią, ale to... Już końcóweczka. Łuk. Nie, może jednak lance. Ups. Dobrze. Kilku kuszników zostało i łuczników ostatnich. Fajan Champion. Oho, to bardzo dobry łucznik. Chyba najlepszy w grze. Jeśli by tak, wiadomo, pod obrażenia i celność tak, ale tam różne czynniki można wyliczyć, ale no. Nice. Pokonany. I tak chciałem z nimi od razu walczyć. Tak zginęło mi 89. No, spoko. Naprawdę spoko. Jestem zadowolony z bitwy. Jesteś moim jeńcem. Ty również. I ty również. Ty również. Dzień dobry. Tu 60 jeńców mogę wziąć. 40 mogę wziąć tak naprawdę. Weźmy konnych, żeby nas nie spowolniali. Dobra. Łuczników weźmy. I teraz już to po jedno, kogo weźmiemy. To jeden. Ok. Mamy to. Bitwa wygrana. Bitwa wygrana. To tak ładnie wygrana. Awansujmy naszych ludzi. Lutersów nie mogę, ale żyli Lutersi, widzicie? Walczyli tutaj dla mnie. Własne łuczników robimy. Tutaj tak, tutaj tak, tak, tak. Oczywiście, że was zrekrutujemy teraz przed takimi bitwami, jakie nas czekają. Pewnie, że was zrekrutuję. Tak, naszych 500 jest tutaj. I tu będzie dalej bitwa, ja im pomogę. Dołączę do jego armii. Moczung. Nie mogę dołączyć. Wiem, że masz jakiś problem. Zróbmy. On chce, żebym przyprowadził dla niej pewną kobietę, czyli to będzie bardziej porwanie. Musimy porwać jedną kobietę dla niego. Ha, ciekawe. Resetowały się perki? Dobra, czekajcie. Tak, no to jak się zresetowały perki, to jeszcze raz. Kontrola łuku.
Moje formacje będą dostawać więcej obrażeń. Dobra, moje ignorują. Ignorują armor wrogów albo tutaj. Będziemy się przebijać przez strzały, dobra. Szybkość przeładowania. I moje jednostki będą też szybciej przeładowywać, a tutaj będą mieli większą celność. Celność. Tutaj chcę mieć R3 plus, będą miały obrażenia lepsze. Nie, to. I tutaj. Tu. Bo tutaj, okej, okay. Widzieliśmy perki. Jeżeli dojdzie do bitwy, to my chcemy walczyć. My chcemy z wami walczyć. Jakim cudem nie walczymy? Nasi są w środku. Co się tu wydarzyło? Ja jestem w stanie... Bugi. I jeszcze raz bugi. 23.13. Jestem w stanie to wczytać. To jest przed bitwą? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest po bitwie. No tak, bo to 13 to minęły 4 minuty. To jest na pewno tak. Przepraszam was, moi drodzy, ale widzicie, że ja chciałem walczyć z moimi. Się nie da. A się nie da, no dobra. Dobra, jeszcze raz tutaj szybko. Nie wiem, co to się dzisiaj dzieje. Naprawdę. Tak, tutaj punkciki to tak ma być. To. Przebicie pancerza. Szybciej przeładowują, a tutaj lepsza celność moich jednostek z łukami będzie. Okej, okay, tu to i tu to. Natomiast tutaj chcemy mieć to i w taktyce chcemy mieć to. Dziękuję. Dobra. Zróbmy save'a. Jakby się miało okazać, że coś tutaj się wydarzyło. Teraz się dołączmy do naszych jednostek. Pomóżmy Moczungowi. 1256 jednostek wroga kontra naszych 582. Możliwe, że przegramy to, ale nie odpuszczę. Możliwe, że to przegramy, ale nie odpuszczę. Postarajmy się. 190 na 410. Aha. Tylko z tego, co widzę, mój po prostu leci walczyć. Mój po prostu leci walczyć. To nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli ja nie dowodzę, to raczej tego nie wygramy. Po prostu poprowadzę swoich tutaj obok. Nasi łucznicy konni... Leczcie. Nasi łucznicy konni niż też lecą. Też ich puszczę po prostu. Niech strzelają. Nie wiem, co on kombinuje z tymi jednostkami. Patrzcie, tutaj ktoś jest. O, dobra. Moja piechota w takim razie tutaj. Łucznicy, stańcie w lesie. Coś będziemy się tutaj improwizować najwyżej. Dobra. Kawaleria do ataku. Dostał headshota. Kolejny. Część już z nich ucieka. To jest dobre. To jest naprawdę bardzo dobre. O, ruszyli znowu. Chwilowo się wycofali. Moje jednostki, wycofajcie pod łuczników. Moja kawaleria za mną. Dostał.
Dostał. Dobra, się zaklinowałem. Okej. Okay. Łucznicy, wycofać się. Piechota, wycofać się. Tu. Wy też. Będę tym dowodził, ale to może być ciężkie. Gdybym dostał wszystkie jednostki do dowodzenia, bym to wygrał. Dostał. O Jezu. Zrobiłem swojego. No i to już jest bardzo niezbyt dobre, bo to jest mój... Moi łucznicy strzelają? Strzelają. No to może ugram. Dobra, ups, ty. Horsemen do ataku. Horsemeni moi do ataku. Wyślijmy ich do ataku, niech trochę biegają. Oni stracili 200, my 60. Nie mogę zginąć. Myślę, że takich mogę pościągać jeszcze. I jakoś się przysłużyć nam. 11 strzał mi zostało. O Jezu, nie trafią. Oj, do ataku. Kawaleria. Znaczy kawaleria, piechotę wysłałem do ataku. By wytrzymali. Moje strzały niech podejdą. Przecież nie wiem, czy zaraz ich nie będę wycofywał. Moje strzały, stańcie tu. Dobrze. Dobra. Dostał kolejny. Dostał ktoś znowu. Łucznicy, strzelacie? Strzelacie. No i piechota, wycofać się. Kawaleria, znaczy wy się wycofać. O ty. Dobra, zabiliśmy 500 już. Moi łucznicy dalej strzelają, tak. Piechotę poproszę tu ustanąć. Chronić tej flanki. Zostaw moich łuczników. Okej, oberwał. Ups, nie trafiłem? Czy ty uciekasz, czy ty po prostu biegniesz na nich? Nie wiem, nie żyjesz. To najważniejsze. Piechota, face enemy. Macie jeszcze strzały? Trochę strzelacie, dobra. Jesteś jakimś szefem. Mam cię. To? Ups, muszę uważać na to. Nie mogę go trafić lancą. To jest problem. Ale tego już mogłem. Zniszczyłem, zabiłem konia. Tego zabiłem. Wszyscy do ataku. Oh no! Teraz chyba przegramy. Całkowicie. Ucieknijmy teraz. Próbowałem im pomóc, ale widzicie, jak się długo trzymałem. Opuśćmy to. Opuśćmy to miejsce.
Puśćmy to miejsce. Którędy lecimy? Do Vlandii. Muszę jakoś ominąć te góry. Okej, okay, my tutaj odzyskamy siłę. Zaraz będę mógł z tym chyba walczyć. Bo mnie ciągle goni. Ucieknijmy jakoś. Mogę wjechać na most? Dobra. Próbowałem naszym pomóc, ale to stromotna przegrana. W każdym razie jestem zadowolony z tej bitwy, bo zrobiłem im ogromne straty. Naprawdę, tam w pewnym momencie było 500 zabitych, a u nas 60. Mnóstwo. Gdybym ja dowodził całą bitwą, naprawdę wyglądałoby to inaczej. W każdym razie 648 influence, bardzo dużo. Nasza armia kolejna nadciąga. Zatrzymaliśmy ich wystarczająco długo. Mam nadzieję, że tamci szybko się wyliżą. My jedziemy teraz sprzedać to, co tutaj mamy. Znaczy sprzedać i wrzucić jeńców jeszcze do lochu. Oczywiście, że tak. Teraz rekrutujemy. Nie rekrutujemy my, tylko nasi sobie niech porekrutują. A my wrócimy wszyscy razem do zamku. Trochę odpoczniemy. 11 tysięcy to. Zróbmy to tak. Bo raczej będzie tutaj więcej niż 11. No właśnie. Oni już nie mają kasy. Okej. Okay. Natomiast my co robimy? Jedziemy. Jedziemy. Do nas. Jedziemy do nas. Zregenerujemy siły, weźmiemy ludzi, dużo ludzi, przetrenujemy ich i wrócimy walczyć, ale jeszcze zatroszczyłbym się o swoje włości. Mam 506 tysięcy, pół miliona już jest. 652 influence. Trzeba będzie osłabić wrogich lordów. Osłabić ich na tyle, żeby móc przejąć ich miasta. Ile mi brakuje do kolejnego poziomu klanu? Już niedługo. 1938 na 2350. Bardzo, bardzo mało brakuje. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. Plus 3000 teraz mamy. Jedziemy do Makeb i wszystkie wioski po kolei. Niech moi sobie kupują ludzi. Ja kupię też dużo koni. Musum wziął dwóch rekrutów. Dobra. Miecze. Tysiące. Dobrze. Ja też będę brał rekrutów. A, tutaj już, jak oni biorą, to ja już nie mam, nie? Ale dobra, niech nasza armia rośnie. I muzyka, którą lubimy. Tym jest moich 90 ludzi, nie? Nie biorą wszystkich. Ta muzyka świetna. Po 33. Para, bo z leśnych tutaj bierze rekrutów? U nas? No, oni tutaj tylu jest rekrutów, że jak oni wezmą, to ja już nie mogę, ale to nie ma problemu z tym. Oni mnie wtedy zaraz opuszczą, czy ja muszę podbić im koherzy? No to podbijmy. Podbijmy, oczywiście, że tak. Zbieramy wojsko, macie jedzenie. Tutaj wszystko leci do góry. Ja jeszcze muszę się wstrzymać z rekrutacjami swoich ludzi. Dobra. Jana też zaczęła brać rekrutów, na szczęście. Okej. Okay. A tych lutersów, jeśli są po drodze, to trzaśniem. Oczywiście, że tak. Wyślijmy to. Dobra, 4 awansowało, jeńców bierzemy, influence delikatnie też wzrosło. A w ogóle ile tego influence mam? 1,39, czyli o 3 tury dostaję praktycznie 4 influence, można powiedzieć. To jest sporo, to jest naprawdę dużo. Dobra, te wiochy, tutaj,
Oni zaraz już będą mieli max, więc ja zacznę teraz rekrutować. Prawda, tę armię trzeba będzie wyszkolić, ale nie ma problemu. Uch, mogę już ja wziąć. Teraz tutaj. Uch, mogę je, właściwie trzech wezmę. Oddoch teraz. Proszę, już 100, 100, 95. 112 nawet on ma. Acker Castle is taken. No nasi tam odpowiedzieli ogniem. Odpowiedzieli. Dawno nie walczyliśmy, więc teraz tylko 1700 na plusie jesteśmy. I zbieramy tę armię. A w porządku. Warto. Obstajnujemy. 661. Musimy się umocnić. Dobra, tutaj dalej. Świetnie. Zbiorę armię, jakiej świat nie widział. Prawda, trochę minie, zanim ich wyszkolimy, ale damy radę. Dobra. Tu Ortongard i wracamy do swoich włości. Tam troszeczkę poczekamy. Ponieważ zobaczymy, jak się wojna w ogóle bez nas ułoży. A ja chciałbym się zatroszczyć o potomka, moi drodzy. Więc trzeba będzie z Janą spędzić troszeczkę czasu. Wojna wojną, ale potomka trzeba mieć. 109, 112, już mam 146. Mączung też już tutaj zbiera armię. Pięknie. Dobra, jeszcze tutaj wjedziemy. 666 influence. Wow, ile mam czasu na tego questa jeszcze? Nie mam już go? A, ten quest to był brany przed save'em. No tak. Dobra, w Simirze już brałem, ale minął właściwie dzień, jak biegnę. Zobaczmy, czy coś tu się pojawiło nowego. Oczywiście. Nowi rekruci. No to tutaj w Kohi Ajik też będą już nowi. Leadership zaczyna rosnąć znowu. Bo jadę na maksach już właściwie. 167. Dobra. 388 ludzi mam. Jedźmy do zamku. Do sali lorda. Jest nasz brat. Jest Jana. Masz konie, ja też tutaj mam, dobra. 121 koni właściwie tutaj. Mogę ci trochę dać. Proszę bardzo. Będziesz miała na awans wojska. Tutaj też się zaraz... zrobimy coś takiego. Zobaczmy, jak się rozwija to miasto. Czy tutaj coś trzeba wybudować. I posiedzimy sobie tutaj wszyscy troszeczkę. Garnizon jest w porządku. Zaraz ten garnizon też zarządzimy. Rzućmy 4000. Więcej wrzućmy. To wystarczy. Poczekajmy trochę. Poczekajmy trochę, niech ten czas minie. Przy okazji, jak tutaj czas mija, zobaczmy, jak wygląda to na mapie świata. Mogę? Na mapie teraz nie mogę. Ale póki nie jest to przejęte, to wiemy, że jest dobrze. Naprawdę mamy ogromne imperium. Zobaczmy, jak to będzie teraz z tym naszym potomkiem. Czy się w końcu pojawi, czy nie. Dobra.
Okej, moi drodzy, ale minęła już godzina. Ten odcinek miał trwać godzinę, także dziękuję wam bardzo za obecność. Pamiętajcie o łapeczkach, naprawdę długi odcinek dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.